Magda Gessler, 66 l. W rozmowie z Agatą Młynarską zdradziła, co spowodowało nagły spadek jej wagi. Fani są zaniepokojeni. Magda Gessler to niekwestionowany autorytet kulinarny. Jej program Kuchenne Rewolucja od ponad 10 lat przyciąga widzów przed telewizory, a jej ekspresja i cięty język, to cechy, za które kochają ją miliony fanów. Reklama niestety. Samotność podczas domowej izolacji spowodowała, że Magda straciła chęć na to, co kocha najbardziej gotowanie. Czy to może oznaczać początek choroby? Podczas kwarantanny kreatorka smaków straciła zapał do eksperymentowania w kuchni. Okazuje się, że przyczyną jest brak towarzystwa, który staje się coraz trudniejszy do zniesienia. Schudłam. Nie mam motywacji do jedzenia. Ja lubię jeść, stadnie. Lubię jeść z kimś, sama nie lubię. To dla mnie rytuał. Jedzenie tak. Żeby się najeść, nie jest dla mnie ciekawe, zdradziła podczas rozmowy z Agatą, młynarską. To wyznanie mocno zaniepokoiło fanów, którzy zaczęli się martwić o swoją idolkę kropka w wywiadzie. Magda Gessler doradziła także, co powinny jeść osoby starsze podczas kwarantanny, aby cieszyć się zdrowiem. Właśnie to, o czym mówię, to jest dla starszych ludzi. Sałatki, surówki. Nawet ryby mrożone są fantastyczne, dobra cielęcina. Wywary z warzyw, na których możemy robić, różne rzeczy. Mrożone maliny, musy z jogurtem. Można te rzeczy mieć, zrobić prawdziwe cuda, i delektować się nimi, mówi Gessler. Osoby starsze są szczególnie narażone na zarażenie koronawirusem, ale także samotność. Myślicie, że Magda wróci do formy? Zobacz, więcej materiałów wideo.